Tychy i Lubawka na Dolnym Śląsku. Dwa napady w zbliżonym czasie, oba na właścicieli kantorów. Oni nie mieli ochrony, sprawcy mieli plan. W obu przypadkach przemocą odebrali pieniądze i wszelki ślad po nich zaginął. Dariusz Łapiński. Tu zamykałam. Zawsze jak zamykam, proszę pana, to patrzę w jedną, w drugą stronę, tak? Gdy w grę wchodzą duże pieniądze, zwykła ostrożność to może być za mało. I nie było nikogo. I ja zamkłam. Na ten moment tylko zamkłam, doszłam dotąd. I tu w tym momencie oni mi zaczęli mnie bić. Uderzył z całej siły, torbę mi wyrwał, no i tyle. Właścicielkę kantoru w Lubawce na Dolnym Śląsku napadnięto wczoraj wieczorem. Sprawców było co najmniej dwóch. Macie jakiś trop? Na tą chwilę, tak jak powiedziałam wcześniej, nie mogę udzielić informacji na ten temat. Napastnicy wsiedli do samochodu, odjechali i ślad po nich zaginął. Do kolejnego napadu na właściciela kantoru doszło też wczoraj wieczorem w Tychach. Tu w samochód wracającego do domu mężczyzny uderzył inny pojazd. Oba się zatrzymały i wtedy okazało się, że to nie zwykła drogowa stłuczka, tylko napad. Tym razem było co najmniej czterech napastników. Dokonali kradzieży tejże saszetki, w której znajdowały się pieniądze w wysokości 200 tysięcy złotych. Tak duże pieniądze właściciel kantoru przewoził bez żadnej ochrony. Jechał tą samą trasą, którą wraca codziennie do domu. Napadnięta właścicielka kantoru z Lubawki pieniądze niosła w reklamówce. To tak, jakby kusili złodziei, mówią eksperci zajmujący się bezpieczeństwem. Zawodowi przestępcy zawsze przed napadem obserwują swoje ofiary. Najczęściej on sobie chodzi wcześniej, przygotowuje, przygląda się, czy ktoś pilnuje, czy nie pilnuje, czy jest jakiś monitoring, czy nie ma, którędy można odejść od tego miejsca. Napadają wtedy, gdy przekonają się, że potencjalne ofiary nie dbają o swoje bezpieczeństwo. Tego typu zdarzenia dzieją się coraz częściej, żeby nie rzec nagminnie. Także to już w zasadzie staje się też plagą. Wtedy tam dziewczynie, żeśmy prowadzili kantor, raz w domu nas napadli. No i tu raz męża też wsiał przez szybę, ale mąż po prostu dał radę jemu i ten. No to już jest czwarty raz. Można zainwestować w ochronę, dobry monitoring, porządny sejf, ale to kosztuje. Niektórzy uważają, że za dużo. Dariusz Łapiński, Fakty.